Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to 526 odcinek podcastu BSS bez tajemnic. Tak, to tutaj słyszycie różnego typu ciekawostki i wrzutki oraz informacje ze świata nowoczesnych usług dla biznesu, w tym, jak to dzisiaj się okaże, ze świata Call Contact Center. Powiem Wam, że w Polsce i w Europie dosyć ciężko jest znaleźć jakiekolwiek bieżące opracowania na temat rynku Call Contact Center, a ostatnio, przynajmniej takie mam mocne wrażenie, coraz więcej firm jest zainteresowanych tym, jak właśnie sektor Customer Services sobie radzi. Takie zapytania dosyć często i regularnie trafiają do mnie, żeby się zapytać na przykład, jak wygląda teraz lista dostawców, jak duży jest to rynek, kto obsługuje kraje zagraniczne, a kto skupia się na Polsce i tak dalej, i tak dalej. Ale dzisiaj nie będę Wam mówił o tym, jak wygląda polski rynek Call Contact Center, natomiast opowiem Wam o jednym ciekawym badaniu, a w zasadzie wynikach tego badania, które właśnie ujrzały światło dzienne. Właśnie, to znaczy we wrześniu 2021 roku, Ryan Strategic Advisory, firma z Kanady, która specjalizuje się w globalnej analizie trendów na rynku Customer Services, wypuściła raport. Ten raport nosi tytuł The European Nearshore Dynamics in the Face of a Pandemic. Tak, jak wynika z wstępu już do tego raportu, autorzy przeprowadzili ankietę wśród 628 decydentów, którzy korzystają z usług Call Contact Center. No i jednym z modeli, z którego korzystają, to jest nearshoring do krajów europejskich. Tak, celem była analiza trendów outsourcingowych na europejskim rynku nearshoringu. No i jakież tutaj mamy wnioski z tego płynące raportu? 9 stron to nie jest dużo, można sobie szybciutko przejść przez całość tego opracowania, natomiast postanowiłem wyciągnąć dla Was taką esencję dzisiaj. A na sam koniec oczywiście zajrzyjcie do opisu tego odcinka, gdzie macie link do raportu, który możecie sobie bezpłatnie pobrać ze stron Ryan Strategic Advisory, no i zapoznać się tym wnikliwie już samodzielnie. Dobra, no to jakie mamy wyniki i komentarze płynące z tegoż raportu? Pierwszy to, że znaczna grupa zleceniodawców z Europy Zachodniej preferuje outsourcing do rynków nearshoringowych. I jak zostały te rynki zdefiniowane? No cóż, nearshoring dla zleceniodawców z Europy Zachodniej, bo to o nich mowa, został zdefiniowany jako maksymalnie 6 godzin lotu samolotem. No to jak sobie dobrze popatrzymy, to wykracza to znacznie poza Europę kontynentalną i nawet wchodzimy już tutaj chociażby w takie regiony jak Afryka. Ale ważne jest, w jaki sposób tutaj zostało przyjęte ta cała definicja. Dobra, idziemy dalej. Brytyjscy respondenci wskazali, że nearshoring jest dla nich ważniejszy niż offshoring. I to myślę, że jest kluczowe tutaj, dlatego że do tej pory brytyjscy zleceniodawcy byli znani z tego, iż korzystali na przykład z usług świadczonych przez dostawców z Indii tudzież Filipin. A w tym momencie ten nearshoring, nazwijmy to europejski, został określony jako najważniejsza przewaga w ogóle nad offshoringiem, czyli właśnie nad świadczeniem usług ze znacznie dalszych destynacji. Kolejny wniosek, jaki możemy sobie tu wyciągnąć z tego raportu, to komentarz odnoszący się do Belfastu. Belfast został uznany jako doskonała lokalizacja i to także dla usług z obszaru IT, ale z uwagi na niezbyt dużą wielkość miasta, miasto to posiada ograniczenia w rekrutacji multijęzycznych kadr. Także co z tego, że jest blisko, że jest dobry, jest znakomity wręcz na świadczenie usług w modelu nearshoringowym, kiedy jego obszar jest dosyć ograniczony, więc jest ograniczona możliwość wchodzenia tutaj z nowymi projektami customer serwisowymi. O Polsce była też mowa i jest mowa w tymże raporcie. Nasz kraj został określony jako państwo o wielu lokalizacjach, z których możliwa jest realizacja usług. No i to jest w tym dużo racji. Wreszcie ktoś odrobił lekcję i spojrzał na Polskę nie jako na kraj, w którym są trzy miasta, które są widoczne na polskiej mapie, tylko mamy tych miast znacznie więcej i widać, że o tym sobie dobrze zdają sobie z tego sprawę zleceniodawcy usług z Europy Zachodniej. No to jedziemy dalej z tymi wnioskami i komentarzami do tegoż raportu. Wśród zleceniodawców z takich krajów jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy,
a także Hiszpania, Polska została uznana za najbardziej preferowaną lokalizację do świadczenia usług typu customer service. Jedynie włoskie firmy chętniej wybierają Rumunię i Czechy. No dobra, to w takim razie co się dzieje w tych Czechach? Czechy, a konkretnie Praga, zostały określone jako droga lokalizacja, ale z zasobami językowymi, co oznacza, że jest wciąż atrakcyjna dla zleceniodawców z Europy Zachodniej i w zasadzie przede wszystkim ze Skandynawii. Dobra, jedziemy dalej. W raporcie jest także wzmianka o Egipcie i Maroko, ale te destynacje są preferowane przez firmy z Ameryki Północnej. To jest ciekawy wniosek. No, dla Ameryki Północnej ta Europa i Afryka to raczej już rynek offshoringowy, ale niemniej jednak zostało tutaj to podkreślone. To uznanie zyskała modernizacja m.in. egipskiej infrastruktury IT. Tak, to co zaznaczyli respondenci ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, to to, że Egipt bardzo mocno rozwinął się w swojej infrastrukturze IT i dzięki temu zyskuje na wartości oraz zainteresowaniu zleceniodawców z obszaru Call Contact Center ze strony Ameryki Północnej. No i teraz mamy jeszcze dwa kolejne wnioski, a mianowicie jeden płynący od zleceniodawców z Francji, a drugi z Hiszpanii. Jak to jest z Francuzami? Francuzi bardzo przychylnie patrzą na takie kraje jak Maroko, Senegal, a nawet dalej Rwandę. Tak, te kraje afrykańskie coraz mocniej zyskują na atencji francuskich zleceniodawców, więc warto o tym wiedzieć. Zaś Hiszpanie poza Marokiem wybierają jaką destynację? Amerykę Łacińską. Tak, coraz częściej słyszymy o tym, że to usługi świadczone właśnie z Ameryki Południowej i Centralnej, są to usługi świadczone właśnie na rzecz zleceniodawców z Hiszpanii. Tak się nam ten rynek mocno zdywersyfikował. No to jeszcze kolejne rzeczy, które mamy w tym raporcie. Raptem na tych 9 stronach zobaczcie, ile różnych ciekawych informacji się znalazło. A między innymi pojawił się temat pracy z domu. No i cóż ta praca z domu zrobiła? Na co wpłynęła? Jakie mamy wnioski płynące z przeniesienia agentów Call Contact Center do pracy w domach? Posłuchajcie, wygląda to w sposób następujący. A mianowicie jest niższa rotacja personelu. Tak, to raczej super wniosek. Drugi jest wzrost satysfakcji z pracy agentów. W zasadzie to jedno z drugim mocno połączone. Trzeci punkt to wzrost dostępności do osób multijęzycznych. Tak, tutaj też ten język skandynawski z powrotem do nas wraca. Okazało się, że pracując z domów mamy dostęp do ludzi, o których nam się wcześniej nie śniło, a to jest dosyć istotne, jeśli chodzi o zasoby multijęzyczne. Kolejny punkt to wzrost zainteresowania ochroną danych i bezpieczeństwa technologicznego. I o ile mamy wzrost satysfakcji pracowników, o ile możemy mieć ich dostępnością do nowych języków obcych, no to niestety, ale ten element bezpieczeństwa danych i bezpieczeństwa w ogóle obsługi klienta, no, stanowi tutaj dosyć istotny punkt i takie zmartwienie w oczach, albo w zasadzie w przekonaniach zleceniodawców z Europy Zachodniej. Także no, jest to temat, który często powraca, ja o nim też już w ramach podcastu swojego mówiłem, więc te cyberbezpieczeństwo to jest coś, co tutaj mocno, mocno zatroskuje naszych respondentów tegoż badania. Dobra, pójdźmy dalej, zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy w całym tym raporcie. Dużym wyzwaniem jest zarządzanie oraz szkolenia na odległość. Tak, no o ile mamy zadowolonych ludzi z pracy w domu, no to trochę mniej zadowolonych kierowników, którzy nie do końca radzą sobie z nadzorem nad pracą rozproszonych zespołów i tym bardziej z ich szkoleniem. I to jest też tutaj podkreślone przez respondentów tego badania. Ale mamy jeszcze jeden ciekawy wniosek, który w zasadzie chyba będzie rozwiązaniem na te troski kierowane ze strony kierownictwa firm typu Call Contact Center, a mianowicie model pracy, który się nazywa Hub and Spoke. Cóż to takiego jest? Model Hub and Spoke mówi nam o tym, że pracownicy w pierwszej kolejności pracują z domów, natomiast okazjonalnie przyjeżdżają do biura, do firmy matki, w której to
mogą również po pierwsze pracować, a po drugie mogą być szkoleni, mogą być z nimi utrzymywane bieżące relacje, kontakty itd. itd. I tutaj Ryan Strategic Advisory jako autor tegoż opracowania stwierdził, że model hub and spoke to jest model przyszłości pracy w strukturach customer experience, customer services na terenie nearshoringowych rynków na terenie Europy. Czy tak będzie? Zobaczymy. Natomiast rzeczywiście może być to rozwiązanie. No słuchajcie, 628 różnych osób udzieliło odpowiedzi, które wpłynęły na takie, a nie inne wnioski płynące z tego raportu. Także coś w tym jest. No i co? No i na tym się ten raport tak naprawdę kończy. On się kończy taką ostatnią stroną, gdzie mamy conclusions, czyli wnioski, które płyną z całości tego opracowania. O większości z nich Wam przed chwileczką powiedziałem, ale jak to mam w zwyczaju, zachęcam Was do samodzielnego przeczytania tego raportu. Szczególnie, że niestety, ale nie mamy dostępnych wielu opracowań dotyczących rynku i trendów call contact center, czy to w Europie, czy też przede wszystkim u nas w Polsce. O ile sobie dobrze przypominam, to ostatni raport analizujący call contact centra w Polsce pojawił się w roku 2018, czyli trochę czasu już od tego minęło. Chyba czas najwyższy, abyśmy zrobili sobie jakąś głębszą analizę i pogłębienie tematu rynku call contact center w Polsce. Ale przynajmniej dobrze, że pojawiają się jakieś zagraniczne opracowania, które również uwzględniają informacje dotyczące naszego kraju. O linku Wam już powiedziałem, także klikajcie, pobierajcie sobie raport, sami wyciągajcie własne wnioski. Dwa, no to ogromne podziękowania za to, że zostaliście ze mną do końca tego odcinka, a jesteście tutaj też między innymi dzięki patronom tego podcastu, czyli dzięki Marzenie Sawickiej, Przemkowi Sławińskiemu, Damianowi Rucińskiemu i Szymonowi Kryczce, którzy wspierają rozwój tej audycji w serwisie patronite.pl. Podobało się? Jeśli tak, to dajcie lajka w górę, polećcie ten podcast komuś ze swoich znajomych, bądź go sobie zasubskrybujcie, a ja do Was wracam już niebawem z kolejną historią, kolejną tajemnicą albo ciekawostką ze świata nowoczesnych usług dla biznesu. Na razie, cześć!